Zadanie trzecie z matury próbnej operonu z listopada 2022 roku. No i lecimy z tym tematem. I co tu mamy? Doszło do połączenia dwóch firm zajmujących się tym samym rodzajem usług. Firma A zatrudnia 25 pracowników, a w firmie B były zatrudnione 24 osoby. Średnia miesięczna płaca w firmie A wynosiła 6584 zł, a średnia miesięczna płaca w firmie B była równa brutto 5800 zł. I 3. Punto uno. Bezpośrednio po połączeniu firm warunki płacowe pozostały bez zmian. Oblicz średnią miesięczną płacę brutto w nowej firmie. Wynik obliczeń zapisz w miejscu wykorobkowanym. No, to dobra. To, co my tu mamy? Wiemy, że tak. Średnia w firmie. A, czekaj, zróbmy inaczej. Inaczej to zapiszę. Więc tak. Średnia w A równa się 6584 i w A pracowało ile osób? 25. Średnia w firmie B wynosiła 5800 i w firmie B zatrudnionych było 24 osoby. I tak, jak liczymy średnią? Żeby obliczyć średnią, w tym wypadku to co muszę mieć? Muszę wiedzieć, jaka była suma wszystkich zarobków. Przez co? Przez to, ile jest ludzi w firmie. Przez ilość pracowników. Czyli ja tutaj i w tym naszym A i w tym naszym B muszę najpierw policzyć sumę wszystkich zarobków. Jak ja to zrobię? No to zacznijmy od firmy A. Więc tak, w firmie A X, dobra, najpierw tak zapiszmy, średnie to się równa, jakby tu tą sumę, gdzie będą, napiszę tak, zarobki, przez, czyli ta suma zarobków, dobra, skróciłam, przez to ile ich tam pracuje, 25. X średnie wynosiło 6584 równa się zarobki przez zarobki przez 25 mnożę obustronnie razy 25 i mi wychodzi, że tutaj te zarobki wynosiły 6584 razy 25, co nam daje 164 600 zł. No i to samo z firmą B. Czyli mamy już tutaj 5800 równa się zarobki przez to ile jest, czyli 24, czyli zarobki równa się 5800 razy 24 mnożę w stronie razy 24 i otrzymuję 139 200. No i dobra, i teraz w tym momencie mogę policzyć średnią całej firmy. Jak to robię? Dodaję zarobki, czyli 164 600 plus zarobki z drugiej. O, bez tego zera na końcu. Rozpędziłam. I dzielę przez co? Przez ilość pracowników, czyli tym razem 25 plus 24. I co my tutaj otrzymujemy? Dodajemy, czyli mamy 303 800 podzielić na 49 i otrzymujemy 6200, czyli 6200. Jak masz jakiekolwiek pytania, no to śmiało pytaj.
No i teraz, co tutaj nam się wydarzyło? Kolejne zadanie. Do zarządzenia powstałą firmą przyjęto nowego pracownika. Okazało się, że po jego przyjęciu średnia płaca wynosiła tyle. Czyli mieliśmy, czyli średnia wynosiła, a miesięczna płaca, jeszcze to, miesięczna płaca brutto nowego pracownika wynosi. Teraz pracowników było ilu? 50 i. Zarobki. Nie wiemy, ile wynosiły ta suma zarobków, ale wiemy, że średnia teraz wynosiła 6543 zł, czyli widzimy, że więcej. No i musimy obliczyć tutaj teraz to samo, czyli zarobki. To jest suma zarobków, to przypominam, że to skracam sobie, bo nie chce mi się tego cały czas tak przepisywać. I mnożymy to razy 50, czyli zarobki. To się równa 6543 razy 50, to się równa 327 tysięcy i moment, muszę kalkulator mi za 150. I teraz, popatrz, to tu, co ja muszę zrobić? Ja teraz od tego muszę odjąć to. I to będzie ta kwota tej płacy tego pracownika. Dlaczego tak? Powróćmy tutaj trochę do tego momentu. Bo jak policzyli nową średnią, to mieli co? Stare zarobki, czyli dokładnie to, plus ten nowy pracownik, podzielone przez 50. No i jak ja tutaj to zrobię, to razy to, jak zrobiłam, czyli 3200, Boże, co mi się wkręciły te 3000? 327 150 to się równa stare zarobki, czyli 303 800 plus ten nowy pracownik. Tak? Ta wypłata tego nowego pracownika. Żeby obliczyć tą wypłatę tego nowego pracownika, to muszę przenieść tam. I dlatego będę to odejmowała. Równa się ta wypłata nowego pracownika. No i moment. Otrzymujemy 23 350 zł. Tyle zarabia nowy pracownik i to jest odpowiedź C. Daj znać, czy dla Ciebie tutaj jest wszystko jasne. Dla mnie jest ważne, czy tutaj ten moment, to co na żółto teraz za Was groliłam, jest dla Ciebie zrozumiałe. Daj znać. No i jak zwykle zadanka tutaj wskakują. No i zapraszam Cię na kolejne zadanie, tym razem już czwarte.